Jezus. 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 Zmiłuj się nad tymi ludźmi. Jezus. Zmiłuj się nad ludźmi twardego karku, nad ludźmi zatwardzonego serca, nad ludźmi ślepymi na to, że jesteś realny. Jezus, zmiłuj się nad nimi. Zmiłuj się nad bezbożnymi. Zmiłuj się nad bałwochwalcami w tym kraju. Jezus, zmiłuj się nad tymi ludźmi, którzy chodzą obojętni, którzy myślą, że Boga nie ma, którzy myślą, że są sami sobie panami. Jezus, zmiłuj się nad nimi. Zmiłuj się nad nimi. Wybacz im, bo nie wiedzą, co robią. Wybacz im, bo są zaślepieni. Wybacz im, bo ich serce są twarde jak kamień. Ich karki twarde. Patrzą na bożki. Patrzą na samych siebie. Myślą, że są tacy. Myślą, że są tacy nieugięci. Myślą, że są samowystarczający. Myślą, że Boga nie ma i że oni tutaj są bogami na tej ziemi. Że są bogami do własnego życia. Zmiłuj się nad nimi. Jezus, zmiłuj się nad nimi. Że idą obojętnie. Że nie słyszą. Słuchają tych słów, a ich nie słyszą. Zmiłuj się nad nimi, Jezus. Ja wstawiam się o tych ludzi. Tych, co idą teraz. Ja modlę się, że te słowa przenikają w twoje serce. Nie dają ci spać. Zaczynasz o tym myśleć, że jest Bóg. Że to nie jest jakaś buzia wymyślona dla dzieci. To nie są obrzędy religijne katolickie. Jest Bóg. On Ciebie stworzył. Ale między człowiekiem a Bogiem jest wielka przepaść. Ta przepaść to Twój grzech. Ta przepaść to oddzielenie od Boga. Ta przepaść to Twoja intelektualna niezależność, przyjacielu. Ta przepaść jest nie do przejścia między człowiekiem a Bogiem. Jest zasłona. Tej zasłony nie można przejść. Ta zasłona tylko jest pokonana, kiedy przyjmiesz ofiarę Jezusa Chrystusa. I to nie są żadne bajki, to nie jest żadna religia, to nie są żadne obrządki katolickie. To nie ma nic wspólnego z żadną religią. Mówię Ci o Mesjaszu, o Zbawicielu. Mówię Ci o jedynej możliwej formie ratunku dla Twojego życia. Bo jesteś oddzielony od Boga. Słuchasz, a nie słyszysz. Patrzysz, a nie widzisz. Taki jest stan człowieka tu na ziemi. Ten człowiek myśli, że jest spoko. Nie, nie jest spoko. Idziesz szeroką bramą na śmierć. Idziesz szeroką bramą na zatracenie. I myślisz, że jest spoko. Bóg tego świata oślepił umysł ludzi. Dlatego patrzy człowiek i nie widzi. Ale chcę Ci powiedzieć, jeżeli widzisz, to chodź. Żeby widzieć, to znaczy rozumieć, to znaczy widzieć, że jest Bóg. To znaczy być w stanie zgiąć swoje kolano i powiedzieć tak, Jezus, tak, tak. Jezus, ja potrzebuję Zbawiciela. Jezus, ja potrzebuję jakiegoś wybawienia. Wiecie, ponad 10 lat temu ja mieszkałam w pięknym kraju, mieszkałam w Australii. Miałam wszystkie fajne rzeczy. Ale ja czułam pustkę w swoim sercu, bo kolejna impreza nie była w stanie wypełnić tej pustki. Kolejne wakacje nie były w stanie wypełnić tej pustki. Kolejna nowa torebka i nowe buty nie były w stanie wypełnić pustki, która była w mojej duszy, w moim sercu. I ja zawołałam do Boga.
bo też tak chodziłam i myślałam, zastanawiałam się, czy jest Bóg. Na pewno myślałam, że jest jakaś formuła duchowości, bo taka formuła mnie interesowała. Interesowały mnie rzeczy supernaturalne, interesowały mnie rzeczy ponadnaturalne. Wiedziałam, że jest jakaś forma duchowej przestrzeni. Doświadczałam jej, szukałam jej. Ale kiedy poznałam ludzi i oni powiedzieli mi o Jezusie, to ja ich wyśmiałam ich, bo dla mnie Jezus to były laferowe berety. Laferowe katolickie berety. Ale wiecie, co oni mi powiedzieli, że Jezus jest inny niż ja myślę. Że to nie ten Jezus, nie ten chuchrat na krzyżu, to nie ten Jezus, który jest waflem, to nie ten Jezus na cycku Maryi, to nie ten Jezus, który jest w żłobie. To nie ten cukrowy Jezus, którego można polizać, to nie ten Jezus. Jezus jest realny. Jezus jest realny. Chcę wam powiedzieć, że On jest rzeczywisty. On jest rzeczywistością. Bo ja jej doświadczyłam. I moi przyjaciele tu na miejscu również jej doświadczyli. Możemy wam zaświadczyć, że osobiście poznaliśmy Jezusa Chrystusa. I ja wiem, że to się wydaje nierealne dla takiego racjonalnego, religijnego umysłu, który patrzy sobie tylko w drewniane obrazy. Ale to jest realna rzeczywistość. I nie tylko to jest realne, ale to jest skarb. Poznać osobiście Jezusa Chrystusa. To jest skarb. Dla mnie to było najpiękniejsze spotkanie w moim życiu. To było najcudowniejsze doświadczenie. Doświadczenie, kiedy spotkałam się z dobrocią. Tak niesamowitą. I mówię, dlaczego ja byłam oszukiwana całe życie? Jeszcze głośniej będę. Głośniej będę o Jezusie. Jezus, Ty jesteś Królem. Ty jesteś Panem Panów. Pan Panów i Król Królów. Nie ma innego. Nie ma innego Zbawiciela dla Ciebie, przyjacielu. Nie masz innego Zbawiciela, nie masz innego przyjaciela niż Jezus Chrystus. Ja modlę się o was, o to młode pokolenie, że wy zmieniacie, że wy przychodzicie do Jezusa Chrystusa i wy zmieniacie historię tego kraju, zmieniacie bieg tego kraju, że kraj podnosi się z tego ohydnego bałwochwalstwa. Ten kraj podnosi się z modlitwy do drewna, które do posągów, które nic nie mogą i nic nie mówią, że ten kraj podnosi się z tej demonicznej ciemności, z głupoty, z biedy, z pogrążenia, w wrogości, że ten kraj podnosi się w końcu, że ten kraj w końcu rozpoznaje światło Jezusa Chrystusa i idzie za tym światłem. Ja modlę się, że idziecie za żywym Jezusem Chrystusem. Ja modlę się, że łuski spadają z waszych oczu. Że jesteście w stanie dostrzec, że te słowa przenikają wasze serca. Że rozumiecie, że to są słowa życia. Ewangelia to są proste słowa życia. Życie jest naprawdę bardzo krótkie. I bardzo szybko przemija. Te wszystkie przyjemności i te wszystkie lęki i te wszystkie obciążenia, to wszystko mija bardzo, bardzo szybko. Ale jedyna stała rzecz, jedyna dobroć, która jest możliwa dla człowieka, to jest w postaci Boga. Bóg jest naprawdę dobry. Bóg jest dobry. Bóg słowa jest to najważniejszymi słowami do twojego życia. Mówię słowa, które mają moc uratować twoje życie. Proste słowa Ewangelii są takie, że jeżeli uwierzysz w Ewangelię, że 2000 lat temu Jezus Chrystus wziął na krzyż każdy twój błąd, każdy twój grzech, każdą twoją patologię,
każde kłamstwo, każde branie narkotyków, każde oglądanie pornografii, każde kłamanie, każda nienawiść, że on to wziął na krzyż. Po to, żebyś ty był uniewinniony. A może myślisz, że nie potrzebujesz tego, bo jesteś taki dobry czy dobra. A może myślisz, że w ogóle to się okaże, co się stanie z tobą po śmierci. Że Bóg jakoś zważy te wszystkie rzeczy. Twoje dobre uczynki, twoje złe uczynki. Ale wiecie co? Wszystkie uczynki człowieka są oddzielone od Boga. Złe uczynki i dobre uczynki. One nic nie mają wspólnego ze zbawieniem. To nie uczynki zbawiają. Ani twoje dobre uczynki, ani twoje złe uczynki. To nie one zbawiają. To nie ty sam się zbawiasz. Ale ponieważ każdy człowiek jest oddzielony od Boga, potrzebuje przyjąć zbawiciela. I ja się modlę, że ty rozumiesz, że potrzebujesz zbawiciela. Każdy człowiek potrzebuje zbawiciela. Dlatego, że teraz może jesteś młody, może jesteś w pełni sił, może masz fajny czas. Idziesz sobie na skupy i fajnie. A ten moment się kiedyś skończy. Każdy z nas wie, że są takie, wiesz, miejsca, takie momenty. Momenty tęsknoty za czymś, za kimś. Momenty takiego braku spełnienia w naszym życiu. Albo momenty, gdy się wstydzimy tego, co tak naprawdę mamy w głowie. Wstydzimy się tego, co my myślimy. Wstydzimy się tego. Albo to ukrywamy. Ukrywamy cały ten śmietnik w naszych głowach, w naszych sercach, całą tą nienawiść, całe zgorzknienie. I wiecie, chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus jest właśnie odpowiedzią na te wszystkie rzeczy. Na depresję, na myśli samobójcze. Nawet na to, że myślisz, że jesteś dobrą osobą, dobrą matką, która wychowuje sobie spokojnie dzieci, chodzi do kościoła, klepie coś na różańcu. Nawet dla ciebie Jezus Chrystus jest odpowiedzią. Bo Jezus Chrystus jest odpowiedzią dla dobrych i dla złych. Bo i dobry, i zły jest oddzielony od Boga. I każdy człowiek jest zgrzeszył. Może nawet nieświadomie, ale każdy człowiek w swojej naturze jest przeciwny Bogu. Dlatego zobaczcie, ja jestem tutaj, ja mówię o Bogu, a tutaj rzesze ludzi przechodzą obojętnie. Dlaczego tak jest? No właśnie dlatego, że człowiek jest oddzielony od Boga. Jego serce jest twarde. Jego oczy są zasłonięte demoniczną zasłoną. I on w ogóle nie jest wrażliwy na to, że żyje i porusza się w Bogu. Oddycha tym, co jest Bogiem. Przemieszcza się w Bogu. A myśli, że w ogóle jest w jakimś, jest na ziemi, jest w kosmosie, jest w galerii. Ale tak naprawdę każdy człowiek porusza się w Bogu i nawet tego nie wie. I swoim sercem i swoim umysłem jest oddzielony totalnie od Boga. Dlatego chodzi sobie taki obojętny. Chodzi sobie, jakby Boga nie było. A chcę wam powiedzieć, że Bóg jest. I On jest realny. On jest rzeczywistością. Ale najpiękniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o Boga, to jest to, że On jest dobry. On naprawdę jest dobry. Wiesz, ale człowiek jest taki, że żyje sobie tym swoim niezależnym życiem, a później w którymś momencie, kiedy mu się coś sypnie, nagle mówi, a gdzie jest Bóg? Gdzie był Bóg? Jak ciocia Klocia umarła. Bóg właśnie mówił do ciebie, tak jak ja teraz do ciebie mówię. Bóg do ciebie właśnie teraz mówi. Mówi do ciebie, że bez Boga jesteś jak ryba, która została wyciągnięta z wody i oddycha resztkami życia. Oddycha resztkami życia. Taki jest człowiek bez Boga. Jest po prostu na wykończeniu. Nie ma w nim stałego życia. Stałego życia w nim nie ma. Przyjaciele, każdy, kto chce realnie doświadczyć dobroci Boga, doświadczyć Jego przebaczenia,
doświadczyć Jego bliskości, doświadczyć miłości Boga, potrzebuję uwierzyć w Ewangelię Jezusa Chrystusa. Nie w religię, nie w Kościół, ale w osobę Jezusa Chrystusa, bo ta osoba jest realna, jest prawdziwa. I ja kiedyś otworzyłam swoje serce na te słowa Ewangelii i powiedziałam tak: Panie Jezu, przyjdź do mojego życia, przyjdź do mojego serca, zmień moje życie. Oddaję Ci całe moje serce. Ja wierzę, że Ty umarłeś za mnie. Ja wierzę, Panie Jezu, że Ty jesteś Zbawicielem. Ja Ciebie ustanawiam moim Panem. Moim Panem. To znaczy, że Ty jesteś teraz autorytetem. Ty jesteś siłą decyzyjną w moim życiu. Ja zmieniam władzę. Ja wychodzę z królestwa ciemności i ja wchodzę do królestwa światłości. Zmieniam władzę. Staje się przynależna do Twojego Królestwa i do Ciebie. Jezus. Jezus to najpiękniejsze imię w całym Wszechświecie. Jezus, ja wywyższam Twoje imię teraz na tym miejscu. Ja modlę się o to, że ludzie, którzy słyszą te słowa, są przekonywani o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Ja modlę się o każdą osobę, która słyszy te słowa, która to przechodzi, że zasłony spadają z ich oczu, że oni powstają, rodzą się na nowo. Jezus, ja wstawiam się o tych ludzi. Ja wstawiam się o to, że ci ludzie rodzą się na nowo, że oni powstają z ciemności i oni są zbawiani, oni idą do światłości. Przyjaciele, poznanie Jezusa Chrystusa to nie jest żadna religia, to jest cud, to jest duchowa petarda, to jest supernaturalne zjawisko, że każdy człowiek, który poszukuje Boga, realnie, całym sercem poszukuje Boga, spotka Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie spotkałeś Jezusa Chrystusa, wiesz, to nie znaczy, że On nie istnieje, to znaczy, że Ty nie szukasz. To znaczy, że Twoje serce jest zatwardzone, tak na serio zatwardzone jest na Boga. Ale wiecie co? To jest beznadziejne żyć bez Boga. To jest beznadziejne, naprawdę, myśleć, że sam sobie dasz tutaj, że sam sobie jesteś Bogiem, że jesteś taki wspaniały i niezależny. Owszem, jesteś w bardzo wspaniały sposób zbudowany, stworzony przez Boga. Owszem, Bóg dał Ci inteligencję, Bóg dał Ci zdrowe ciało, Bóg to wszystko dał, Bóg dmuchnął życie w człowieka, dmuchnął swoje życie, ale kiedy jesteśmy oddzieleni od Boga, jesteśmy oddzieleni od źródła życia tak naprawdę i naprawdę to znaczy, że jesteśmy w beznadziejnej sytuacji. To tak jakby nas odłączono od maszyny, która podtrzymuje życie. To tak jakby nam wyłączono tlen nagle i żyjemy takimi ostatkami tego tlenu. To właśnie na tym polega to życie w oddzieleniu od Boga. Ono jest w ogóle pozbawione życia. Pozbawione życia. I tak naprawdę jest się takim człowiekiem, który po prostu jest umierającym za życia. Umierającym za życia. Ale naprawdę to może być inaczej. Możesz być podłączony do źródła. Do źródła dobroci. Do źródła miłości, do źródła życia, bo w tym źródle można odnaleźć wszystko. Tak naprawdę tam można odnaleźć wszystko. Tam można odnaleźć miłość, tam można odnaleźć głębię, tam można odnaleźć coś takiego, za czym każdy człowiek tęskni. Każdy z nas tęskni za taką formułą dobroci. Każdy człowiek marzy o tym, tak? Żeby w ogóle spotkać się z taką formułą dobroci, żeby nie być ranionym, żeby nie być oszukiwanym, tak? Żeby nie być gdzieś wykorzystanym. I Bóg właśnie jest taki. To jest taka formuła. To jest taka formuła dobroci. Taka właśnie formuła miłości, której tak naprawdę nie znajdziemy w tym świecie. A nawet jak ją znajdziemy, to ona jest tylko chwilowa. Chwilowa. Mamy chwilowe szczęście,
a potem mamy jakieś cierpienie. I to życie właśnie, to są takie sinusoidy. Wiesz, w piątek po południu jest fajnie, każdy jest bohaterem, a w poniedziałek już każdy ma jakąś depresję, bo musi iść do pracy, bo musi wrócić do jakiegoś szarego życia. Ale tak naprawdę, kiedy jest się podłączonym do Boga, to można sięgać po pułapy szczęścia i dobroci. Dobroci Bożej, takiej, jakiej nie znajdziesz, nawet w tych najfajniejszych momentach życia. Nie znajdziesz takiej dobroci, jaka jest w Bogu. Tylko nigdy nie ma dostępu do tej dobroci Bożej. Nie ma dostępu do tego, tylko przez Jezusa Chrystusa. To On jest bramą, On jest drzwiami, On jest drogą. To jest droga, droga wyjścia z takiego matriksa, którym jest pogrążony człowiek w tym świecie. Matriksa, gdzie on myśli, że w tym swoim umyśle ma odpowiedź na wszelkie różnego rodzaju pytania. Że ma swoje przekonania, że on niby wszystko wie, ale wiecie tak naprawdę, nic nie wiecie. No człowiek tak naprawdę nie wie, co się dzieje po śmierci. Albo tak naprawdę człowiek myśli, że ma troszeczkę jakieś nauki i że w związku z tym nauka czy wiedza jest jakimś tam królem. Ale tak naprawdę tak mało wiemy o wszechświecie. Tak mało wiemy, skąd się to wszystko wzięło i gdzie to wszystko idzie. Skąd się wziąłeś? Skąd się wziąłeś? Nie z kapusty. Stworzył Cię Bóg. Stworzył Cię Bóg i Cię stworzył w sposób niesamowity. Dał Ci wspaniałą wyobraźnię, dał Ci wspaniałe możliwości, żeby przeżywać życie. Tylko, że jesteś oddzielony od dobroci Boga. Wiecie, to jest tragedia. To jest tragedia człowieka. To jest tragedia człowieka i właśnie Ci świadczę o tym, że w Jezusie Chrystusie możesz doświadczyć najpiękniejszego skarbu, jaki jest możliwy dla człowieka tu na ziemi. W Jezusie Chrystusie możesz doświadczyć dobroci Boga. W Jezusie Chrystusie możesz doświadczyć piękna Boga. W Jezusie Chrystusie możesz doświadczyć zbawienia od samego siebie. Zbawienia od tego świata, zbawienia od grzechu, zbawienia od swojej głupoty. Ale spotkanie z Bogiem to najpiękniejszy cud. To najpiękniejsza rzecz w życiu człowieka. I wiesz, ludzie uciekają od Boga, bo myślą, że Bóg im coś utnie. Utnie im ich przyjemności. Zrobi z ludzi jakieś religijne dewoty, ale jest totalnie odwrotnie. Wiecie, to jest totalnie odwrotnie. To religia zrobiła z ludzi jakiś takich obraz, takich religijnych dewot w moherowych beretach, które tak naprawdę są jakimś obrazem hipokryzji albo obrazem jakiejś agresji religijnej. Bóg jest dobry. Posmakuj i doświadcz, jaki dobry jest Bóg. Ja modlę się o to, że masz sny, masz wizję, słyszysz słowa o Jezusie Chrystusie i modlę się, że idziesz za tym, że to jest ten głos Boga. Że to jest głos, który Ciebie woła, który chce Twojego dobra. To jest ten głos, który chce, żebyś był i była zbawiona. To jest ten głos, który chce, żebyś była szczęśliwa. Żebyś tak po raz pierwszy w życiu doświadczyła tego, co to znaczy spotkać się z dobrocią i z miłością. Bo tak naprawdę to tylko można tego doświadczyć z Bogiem. Wiesz, nie doświadczysz tego na jakichś dragach, w łóżku jakiegoś przechodnia życiowego. Nie doświadczysz tego, sama to wiesz. Wiesz, że mówię do Ciebie teraz. Te słowa są do Ciebie, wiesz o tym. Chcę Ci powiedzieć, że kiedy poznasz Boga, nie musisz się sprzedawać swojej przyszłości za byle jaką cenę, za byle jaką miłość, za byle jaką akceptację, byle kogo, kto Cię może będzie chciał wykorzystać, bo kiedy poznasz Boga, to doświadczysz miłości, prawdziwej dobroci, prawdziwej akceptacji, jakiej do tej pory nigdy nie doświadczyłaś. Ta
miłość ma na imię Jezus Chrystus. Ta miłość i ta dobroć ma na imię Jezus Chrystus. Ja modlę się, że masz sny i wizję, że słyszysz głos. I ten głos mówi do Ciebie, Jezus Chrystus. I Ty przejmujesz te słowa zmieniają Twoje wnętrze. Te słowa wpływają na Twoją decyzję, że zaczynasz szukać Boga, że zaczynasz myśleć o tym, zastanawiać się, jaka jest droga do Boga. I wystarczy, że powiesz do tego niewidzialnego Boga, wystarczy, że powiesz do Niego, nie znam Cię, ale pokaż mi, gdzie jesteś. To On na pewno usłyszy Ciebie. Wiecie, bo ja tak zrobiłam. Ja tak właśnie zrobiłam. Ja sama powiedziałam tak do Boga, powiedziałam, ja Ciebie nie znam. Nie znam Ciebie. Nie wiem, kim jesteś. No kurczę, skąd mam wiedzieć? Jestem zwykłą jakąś osobą. Skąd mam wiedzieć, czy Ty jesteś w buddyzmie, w katolicyzmie, w jakimś, w islamie? Tak powiedziałam do Boga. Własnymi słowami, z całego serca powiedziałam, nie znam Cię, ale chcę prawdy. Gdzie jesteś? Jest tyle koncepcji. Wiesz, jest tyle różnych koncepcji na temat Boga, na temat duchowości, na temat kim jesteś i kim jest Bóg. Jest tyle koncepcji, ale jest jedna prawda. Jedna prawda. Zapytaj się. Zapytaj się z całego serca, zawołaj do Boga i powiedz do Niego, pokaż mi prawdę. Chcę Ciebie poznać. Chcę poznać prawdę. Nie chcę różnych koncepcji. Nie chcę tych koncepcji. Nie chcę tych paśni różnych, religijnych. Nie chcę tych koncepcji od rodziców. Nie chcę tych koncepcji narodowych. Nie chcę tych koncepcji z internetu, ale chcę poznać prawdę od Boga. Bo jeżeli powiesz to z całego serca, do tego Boga, którego nawet nie widzisz, nie znasz, że chcesz prawdy, jeżeli zrobisz to szczerze, zawołasz, że szukasz Boga, to On Ci pokaże prawdę. On Ci pokaże, On odpowie na to. On tak odpowiedział mi ponad 10 lat temu. Ponad 10 lat temu, kiedy ja zapytałam to pytanie, kiedy ja powiedziałam do Boga, ja chcę prawdy, gdzie Ty jesteś, czy Ty istniejesz w ogóle, czy Ty w ogóle istniejesz. On postawił na mojej drodze ludzi i ta osoba, poszłam na konferencję i tam osoba mówi, taką prawdę mi powiedziała, że nie ma takiej istoty w historii człowieka, która umarła za Twoje grzechy. Ani Budda, ani wróżka, ani ksiądz, ani papież, ani prezydent. Nikt nie umarł za Twoje grzechy. Nikt nie przyszedł po to, aby dać Ci nową naturę. Nikt Ci nic nie dał takiego wiecznego, wiecznego skarbu, wiecznego daru. Nie ma takiej istoty w historii całej religii. Nie ma takiej istoty w historii człowieka, która by powiedziała, umieram za to, staję się ofiarą za to, abyś Ty żył, abyś Ty miał pełnię życia, abyś Ty miał pokój z Bogiem, abyś Ty przeżył życie w pełni, już tu na ziemi, abyś Ty był uzdrowiony, abyś Ty był wolny od depresji, abyś Ty był wolny od wszelkiego rodzaju opresji i abyś Ty miał życie wieczne i pokój z Bogiem. I ja się modlę, przyjacielu, o to, żeby te słowa przenikły Twoje serce, że miłość ma na imię Jezus Chrystus. Miłość to nie emocje. Miłość to nie jest w ogóle jakaś ekstaza któregoś wieczoru. To nie miłość. Miłość ma na imię Jezus Chrystus. Jezus Chrystus przelał swoją krew. On cierpiał na tym krzyżu po to, abyś Ty był wolny. I nie musisz być jakimś religiuszem, ani religijną dewotą nagle. Potrzebujesz tylko uwierzyć w te proste słowa, że On to zrobił dla Ciebie. Bo Jezusa przyjmuje się przez wiarę. Przyjmuje się przez wiarę. Potrzebujesz powiedzieć, tak, ja podejmuję decyzję wiary teraz,
że ja przyjmuję Jezusa Chrystusa, Jego ofiarę. Przyjmuję Jego zbawienie. Przyjmuję to. Przyjmuję to. Ja uznaję, że ja tego potrzebuję. Ja uznaję, że ja potrzebuję Zbawiciela. Ja uznaję, że jestem grzesznikiem. Ja uznaję, ja rozpoznaję, że moja natura tak naprawdę, wiesz, tak naprawdę w skrytości serca nie jest okej. My wszyscy to wiemy, że w skrytości naszego serca mamy jad, mamy nieprzebaczenie, mamy zgniliznę, nienawidzimy sąsiadki, nienawidzimy drugiego człowieka. Tak naprawdę przecież wiemy, każdy z nas o tym wie, że w sercu człowieka jest ciemność. Jest ciemność. I właśnie to serce potrzebuje Zbawiciela. To serce potrzebuje nowego zastrzyku życia, nowej natury. Nowej natury. Serce człowieka potrzebuje nowej natury, potrzebuje Zbawiciela. Potrzebuje się spotkać z dobrocią Boga, bo tylko ta dobroć jest w stanie zmienić serce człowieka, jest w stanie zmienić jego umysł. To, że jest jakaś wojna, to, że jest jakiś Putin, to jest właśnie efekt serca człowieka. To nie jest tak, że jest jeden człowiek, który jest totalnie chory psychicznie i rzuca się na innych ludzi. Takich ludzi na świecie jest pełno. Każde serce ma w sobie zalążek tego właśnie. Każde serce ma w sobie zalążek morderstwa. Każde serce ma w sobie zalążek patologii. Każde serce potrzebuje Zbawiciela. I Jezus Chrystus jest odpowiedzią właśnie na upadłe serce człowieka, na upadłą, skorumpowaną duszę człowieka. Duszę, która sprzedała siebie, która oddała siebie w niewolę, żądz, myśli, pragnień, które są zbuntowane wobec Boga, oddzielone od Boga, nasączone niechęcią wobec Boga. I ja się modlę, przyjacielu, że Twoje serce mięknieje. Mięknieje na to, że jest Bóg i że On jest dobry. To jest właściwy obraz Boga, że On jest dobry i On chce dla Ciebie dobrze. On naprawdę chce dla Ciebie dobrze. On wysłał swojego Syna po to, abyś Ty mógł być uratowany, uratowany od tej drogi. Ta droga, na której jest człowiek, jest drogą, która prowadzi do śmierci. Jest drogą patologiczną, drogą, która jest na zawsze oddzielona od Boga, na zawsze oddzielona od dobroci, na zawsze oddzielona od pełni życia. Naprawdę nie chcesz być na tej drodze, myślisz, że chcesz, ale naprawdę nie chcesz być na tej drodze. To nie jest dobra droga, to jest droga na śmierć, to jest droga na oddzielenie od dobroci, od miłości. To jest droga, która prowadzi donikąd. Przyjmij Jezusa Chrystusa. Ja nie głoszę żadnej religii. To nie jest religia. Jezus Chrystus to jest realna osoba. Miłość to osoba. Miłość to Jezus Chrystus. Ja modlę się, że te słowa przenikają Twoje serce. Że Duch Święty pracuje w Twoim sercu. Że Duch Święty wykorzystuje te słowa. Ja modlę się, że one przenikają Twoje serce, że jesteś przekonywany o tym, że potrzebujesz Zbawiciela. Modlę się o Ciebie. Stawiam się o Ciebie. Amen.